Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o trzech parkach rozrywki w Europie. Dobra, pamiętajcie, żeby mnie zasubskrybować i zalajkować. Zaczynajmy. Numer 1. Gardaland to 8. pod względem liczby odwiedzających park w Europie. Rocznie odwiedza go 3 miliony osób. Położony w okolicy największego włoskiego jeziora Garda. Największą atrakcją jest kolejka górska Blue Tornado. Osiąga ona prędkość 80 km na godzinę. Numer 2. Legoland w Gunsbergu. To jeden z 6 tematycznych parków Legoland z całego świata. Do jego budowy zużyto 55 milionów klocków Lego. Park podzielony jest na 5 krain. Numer 3. Disneyland. Disneyland to najbardziej znany i najchętniej odwiedzany park w Europie. Odwiedza go rocznie około 10 tysięcy osób. Dziękuję, że mnie oglądaliście do końca. Powtórzę jeszcze raz. Nie zapomnijcie subskrybować i lajkować. Do widzenia.